W dzisiejszym odcinku powiem o trzech najczęściej popełnianych błędach, które powodują, że niestety nie masz swojej szafy marzeń, no i bardzo często wracasz do nie mam się w co ubrać. Porozmawiajmy o tym. Zapraszam. Nazywam się Agnieszka Nortej i jestem stylistką od 20 lat. Napisałam także na ten temat książkę, właśnie na temat stylu, krok po kroku tam też cię prowadzę, w jaki sposób dobierać dla siebie ubrania. Książka ma tytuł Stylowa Królowa. No i słuchajcie, właśnie pomagam także przy stworzeniu garderoby marzeń, szafy marzeń, tak aby dla Was ona po prostu działała i była wsparciem każdego dnia. Pomagam, wspieram przy zakupach czy przy odkrywaniu stylu. No a to jest właśnie mój kanał, na którym dzielę się moim spojrzeniem na modę. Rozmawiam z Wami także też w komentarzach. Dziękuję bardzo, że też piszecie do mnie. Też widzę, że między sobą także rozmawiacie. To bardzo, bardzo mnie cieszy, bo po to jest ten kanał, żeby też się poznawać i wspierać nawzajem. A przede wszystkim dbać o siebie dzięki temu, że właśnie czujemy się dobrze w tych ubraniach, które na sobie. Nosimy. No i słuchajcie, dzisiaj jest taki temat bardzo ważny. Temat, który właśnie pomoże Wam też w stworzeniu swojej własnej, wymarzonej szafy marzeń. Dlatego, że bardzo często obserwuję, kiedy podczas właśnie indywidualnych przeglądów szaf popełniacie błędy, przez które właśnie wracacie ciągle. Do tego samego. Macie przegląd szafy na chwilę na przykład zrobiony, natomiast i tak za jakiś czas wracacie i ten przegląd szafy tak naprawdę jest tylko na krótko, nie na chwilę. To jest taki plasterek na ranę, nie jest po prostu problem, który jest pod spodem rozwiązany. Jestem też bardzo ciekawa, której z Was zdarzyło się powiedzieć, Nie mam się w co ubrać? Wpisujcie w komentarzach. Ja zacznę, kiedyś też mówiłam, <laughs> Nie mam się w co ubrać. Zdarzało się, oczywiście. Natomiast teraz już też tego nie mam. No i słuchajcie, z mojego doświadczenia, też jako stylistki, która już przeglądnęła setki szaf i je też stworzyła, niezależnie od tego, czy macie 20 ubrań, czy 200 ubrań w swojej szafie, tak naprawdę powtarzacie bardzo często te same błędy. Czyli ten sam schemat po prostu gdzieś jest ciągle u Was powielany, a dzięki temu, że ja wam. Za chwilę o tych błędach powiem, będziecie mogły je wyeliminować i szybciej będziecie mogły też stworzyć swoją szafę marzeń. Ja oczywiście też Wam powiem, co jest na to rozwiązaniem. No i słuchajcie, też wspomnę o tym, dlatego że wiecie, że teraz cały czas tutaj oczywiście zapraszam Was do warsztatu Szafa Marzeń w 7 dni, o którym też za chwilę Wam powiem więcej. Natomiast Chciałam Wam też pokazać przykład Ireny, która też przesłała mi wiadomości, która właśnie dzięki moim wskazówkom zaczęła robić przegląd szafy. No i posłuchajcie, co Irena też powiedziała. Ja tą rolkę także wstawiłam na swój Instagram. Posłuchajcie. Moja rewia mody dla sąsiadów trwa już trzy tygodnie. Ja dalej nie wyszłam dwa razy w tym samym. Jestem w szoku i chyba zostanę królową Vinted. Koleżanka mi napisała, za chwilę nie będziesz miała w czym chodzić, a ja tu jeszcze mam w czym chodzić i mam bardziej w czym chodzić niż miałam przez ostatnie trzy lata. <grytanie> Także jak słyszałyście, można stworzyć swoją wymarzoną szafę, szafę kapsułową, szafę, w której są tylko Twoje ubrania i mieć się w co ubrać każdego dnia. Nawet tak jak właśnie Irena powiedziała i też przykłady mam z innych moich klientek, Wielokrotnie tworzenie innych zestawów i nie powtarzanie ich. I wiem, co teraz możesz też sobie pomyśleć: Aga, ale u mnie nie ma takiego, mm, takiej możliwości, nie mam takiego potencjału. No właśnie, że go masz, tylko że go nie widzisz, tak mi mówi moje doświadczenie bo ja wiele razy słyszałam: Aga, u mnie w szafie nic nie ma, albo ja myślałam, że u mnie w szafie nic nie ma po przeglądzie szafy tak klientki do mnie mówiły. Ale teraz widzę, że po prostu mam tyle fajnych ubrań i ja mogę stworzyć tyle fajnych zestawów, dzięki, że mi to pokazałaś, bo ja tego w ogóle nie widziałam. Czyli można? Można. Dlatego z pewnością, słuchajcie, te błędy wam pomogą. Ok, przechodzę do pierwszego błędu. Pierwszy błąd: jak schudnę. Nie mogę teraz zrobić przeglądu szafy, bo czekam aż schudnę, i wtedy będę go mogła zrobić. To jest ogromny błąd i blokowanie się przed tym, żebyście po prostu czuły się dobrze. To jest takie przekonanie, które po prostu was stopuje. Przed tym, żeby zrobić ten przegląd szafy i zacząć się dobrze czuć. Ja też wiem, skąd to wychodzi, to przekonanie, bo ty myślisz, że na przykład teraz y, będziesz musiała wydać dużo pieniędzy, bo te rozmiary teraz się zmienią, albo żal ci niektórych ubrań się jeszcze pozbyć, bo może jeszcze je ponosisz i tak dalej. Jesteś takie pół na pół, nie wiadomo co robić, dlatego czekasz, aż schudniesz, żeby zrobić przegląd szafy. A to, słuchajcie, jest odwrotnie ten proces trzeba odwrócić ja wielokrotnie miałam przykłady klientek które właśnie jeśli odwróciły ten proces czyli przestały czekać aż schudną i zrobiły ten przegląd szafy już teraz zaczęły szybciej chudnąć i od razu lepiej się czuć dlaczego dlatego że jeśli zrobisz przegląd szafy teraz nie czekając Aż schudniesz, to automatycznie zaczniesz się ze sobą dobrze czuć, bo zaczniesz się sobie podobać, zaczniesz wykorzystywać ubrania ze swojej szafy, zrobisz nowe zestawy. Więc twoje samopoczucie sprawi to, że będziesz miała jeszcze większą motywację do zmiany i po prostu szybciej zaczniesz chudnąć. Bo już teraz zaczniesz się dobrze czuć. Ty nie musisz czekać na to, żebyś zacząć dobrze czuć. Ty już teraz z tym rozmiarem, który masz, Możesz zacząć się dobrze czuć dzięki temu, że zrobisz przegląd szafy, bo będziesz wiedziała, które ubrania w tym momencie do ciebie pasują. Czyli po prostu trzeba odwrócić proces i zacząć działać tak, jak właśnie Wam powiedziałam, czyli wystartować już teraz. Raz mi się, słuchajcie, zdarzyło, że jedna dziewczyna zadzwoniła do mnie i powiedziała mi tak: Aga, zgłosiłam się właśnie do ciebie, żebyś pomogła mi zrobić przegląd szafy. Bo chce schudnąć. I to jest właśnie to dobre myślenie. I mówię, wow, ale super, fajnie, że masz taką świadomość. Ekstra, robimy. No i oczywiście zadziało się. Także pierwszy błąd to czekasz, aż schudniesz. OK? Eliminujemy go. Drugi, bardzo częsty błąd to jest kupowanie ubrań w niewłaściwych rozmiarach, licząc na to, że po prostu będą dla Ciebie dobre. Z mojego dziewczyny doświadczenia przeglądania, właśnie u Was szaf, jest tak, że kupujecie najczęściej za małe ubrania, bo myślicie, że zaraz do nich schudnę i kupujecie na przykład te mniejsze, żeby wiecie, no, się tam wbić. Natomiast tracicie na to pieniądze, bo te ubrania potem leżą, a Wy nie robicie przeglądu szafy, tylko czekacie, aż schudniecie. Czyli to jest ten pierwszy błąd. Natomiast my już jesteśmy w drugim, że kupujecie niewłaściwe rozmiary czego bardzo często właśnie jest ten za mały rozmiar. Pamiętajcie o tym dziewczyny, że eleganckie ubrania, ubrania, które się dobrze prezentują, mają być lekko luźne. Natomiast wiadomo basiki to jest inna kategoria, bo wy wiecie, nagrywałam na ten temat też filmy, które to są ubrania basicowe, jakie dobierać, jak wykorzystywać i tak dalej. Jednocześnie ubrania na co dzień, które nosimy, mają być lekko luźne. One nie mogą być za bardzo objęte, chyba że takie jest ich przeznaczenie. Tak jak powiedziałam przed chwilą. Natomiast to są wtedy dopasowane bardziej ubrania, a nie za małe. A kupowanie tych za małych rozmiarów, czy za dużych, niewłaściwych rozmiarów, często powoduje to, że na przykład teraz też od klientki usłyszałam ostatnio podczas właśnie mm, przeglądu szafy, że była totalnie zdziwiona, bo mówi Jezu, aga, ja teraz dopiero widzę, że ja Mam za małe ubrania. Ja mówię, no właśnie. I to jest to, że ty myślałaś, że w sklepie dla ciebie nic nie ma. A to tylko i wyłącznie dlatego, że ty przymierzałeś za małe rozmiary, a wystarczyło wziąć o rozmiar większy, prawda? I już by było ok. Czyli drugi błąd kupowanie ubrań. Dajcie znać dziewczyny, która z was tak ma. Trzeci błąd to jest prokrastynacja czyli odkładanie przeglądu szafy w nieskończoność. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej po prostu myślicie, że to zajmuje dużo czasu, no i tak naprawdę nie chcecie tracić pieniędzy na to, że o Jezu, na pewno będę musiała coś dokupić, więc generalnie w ogóle tego najlepiej nie ruszam. I to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że kiedy odkładacie cały czas i czekacie na idealny moment przeglądu szafy, to jest to, że tracicie czas. Pamiętajcie o tym, tracicie czas przynajmniej. Dwie godziny tygodniowo na to, że przeglądacie ubrania, albo po prostu mm, szukacie zestawu, przebieracie się kilka razy, potem coś znajdziecie, ale tuż przed wyjściem zmieniacie to znowu na inny, bo znowu stwierdzacie, stwierdzacie, że to nie to. I to jest właśnie wynik tej braku satysfakcji, bo nie czujecie się dobrze, bo nie jest do końca tak, jak chcecie, bo jest ok, ale szału nie ma. A tu właśnie ma być ten szał. Tu macie się dobrze czuć. Nie ma być okej. Okay. Dlatego nie myślicie o tym, że w ciągu tygodnia tracicie dwie godziny, a nie chcecie poświęcić trzech, czterech godzin na przegląd szafy krok po kroku yy, i szkoda Wam czasu. Natomiast nie myślicie właśnie, że tracicie go cały czas. Pieniądze Tracicie cały czas niepotrzebnie na, na, na ubrania, które do Was nie pasują, bo myślicie, że dokupicie tylko tą bluzkę, tylko tą sukienkę, tylko jeszcze te spodnie, i już na pewno teraz będę miała się ubrać. To jest iluzja, to jest nieprawda i to nie działa. Same dobrze o tym wiecie, że można dokupywać ubrania w nieskończoność, natomiast problem jest ciągle nierozwiązany. Dlatego po prostu trzeba zrobić przegląd szafy. Czyli podsumujmy te trzy błędy, które właśnie powstrzymują Was przed tym, żeby mieć swoją szafę marzeń. To jest to, kiedy czekacie, aż schudniecie, kiedy będzie idealny moment, czyli prokrastynacja, czekacie, no i kupowanie ubrań w niewłaściwych rozmiarach. No i słuchajcie. I ja oczywiście wiem, że wiele z Was popełnia te błędy. Dajcie znać dziewczyny w komentarzu, które z tych błędów powtarzacie, a może też wszystkie, bo tak się też yy, czasem zdarza. Jednocześnie pamiętajcie o tym, że wszystko jest do zrobienia i wystarczy teraz podjąć decyzję, że okej, okay, robię to teraz, w końcu po prostu nie ma, nie czekam na idealny moment, bo idealny moment jest teraz. Tym bardziej, że jest zmiana sezonów, jesień, zima. Chwilę jeszcze są teraz ciepłe dni, natomiast uwierzcie mi, za chwilę będzie pyk! Więc z mojego doświadczenia, że potem dziewczyny do mnie dzwonią, Aga przegląd szafę już teraz, teraz, teraz. Natomiast jak zrobicie to teraz, to za chwilę, jak przyjdą te zimne dni, bo zaraz to nastąpi, już będziecie miały gotową szafę. I o to właśnie chodzi. Dlatego też słuchajcie, właśnie stworzyłam dla Was taki warsztat online, który. Każda z Was tak naprawdę może przejść, bo jest właśnie online, czyli nie musicie nawet wychodzić z domu. Wystarczy, że macie po prostu telefon i ściągnąć trzeba aplikację Telegram, która działa tak jak Messenger czy też WhatsApp, bo od razu po dołączeniu do tego kursu otrzymujesz w e-mailu link, który tylko klikasz, który cię przekierowuje od razu do pokoju, gdzie jest właśnie warsztat online szafa marzeń w 7 dni. I w tym warsztacie krok po kroku poprowadzę cię za rękę, tak aby twoja szafa wyglądała po prostu tak, jak sobie wymarzyłaś. Każdego dnia będą wstawiane właśnie instrukcje, też moje filmy, porady, co dzisiaj konkretnie robimy. Jak oczywiście będzie dodatkowa rzecz, która jest niezastąpiona, nieoceniona i tak naprawdę. No, powiem wam, że ona będzie niezastąpiona i tak naprawdę. Za tą w ogóle cenę, która jest w tym momencie, bo jest, na, bo jest jeszcze przed sprzedaż, to w ogóle to po prostu nie ma się co naprawdę zastanawiać, bo będzie czat dla kobiet. Czat dla kobiet to jest taki pokój, drugi pokój, bo tam są trzy pokoje. Jeden właśnie, gdzie wstawiam Wam wszystkie zadania. Drugi pokój to jest właśnie czat dla kobiet, gdzie będziemy rozmawiały, wy będziecie się poznawały, między sobą też rozmawiały, czyli będziecie też miały takie wsparcie kobiet, nie będziecie czuły się same, bo kobiety, które dołączają do tego warsztatu, mają te same wyzwania. I ja również będę w tej grupie każdego dnia, także też będę odpowiadała na Wasze pytania. I to jest, słuchajcie, niezastąpione, bo będziecie miały jakieś, jakąś wątpliwość, coś będziecie chciały dopytać, ja. Jestem i odpowiadam na to pytanie. Także zostawiam Wam tutaj link do kliknięcia u góry, jak i w opisie też tego filmu i komentarzu przypiętym. Do warsztatu koniecznie dołączajcie, jeśli po prostu czujesz, że potrzebujesz solidnego przeglądu szafy. Nie chcesz zrobić tego sama. Chcesz mieć wsparcie kobiet, chcesz mieć moje wsparcie, chcesz zrobić to ze mną raz na długi czas, tak żeby problem nie mam się w co ubrać już nie nawracał, to koniecznie kliknij dołącz do warsztatu. Czekam na Ciebie ja już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, od poniedziałku 23 września zaczynamy. Także pamiętajcie, że jeszcze chwilę jest przed sprzedaż, za chwilę cena pójdzie w górę. Potem jeszcze przez chwilę będzie można dołączyć do tego warsztatu, natomiast tego czatu dla kobiet już najprawdopodobniej nie będzie. Będzie po prostu tak, jak wykupujecie normalnie kurs, czyli materiały po prostu do przerobienia samodzielnie bez mojego indywidualnego wsparcia. Natomiast też oczywiście będziecie mogły to jak najbardziej zrobić. Także serdecznie Wam polecam, obojętnie w którym momencie to oglądasz, dołącz, kliknij i co? I czekam na Ciebie, bo pamiętajcie, dziewczyny, to jest tak, że kiedy macie uporządkowaną szafę, to jest uporządkowane życie. I ja bardzo często to obserwuję u dziewczyn, które skorzystały z mojej pomocy, którym po prostu się bardziej chciało, miały motywację do zmian kolejnych w ich życiu na lepsze, często zmieniały pracę, wprowadzały nowe pomysły do swoich firm, do swojego domu, jakieś przemyblowanie. Od razu im się chce. Dlaczego? Dlatego, że zaczynasz się po prostu. Dobrze czuć. Do zobaczenia w warsztacie. Jeszcze na koniec chciałabym pozdrowić serdecznie panią Irenę. Słuchajcie, pani Irena ma ponad 80 lat i jakiś czas temu zamówiła moją książkę, którą przeczytała. Napisała do mnie piękny list z podziękowaniami. Natomiast w zeszłym tygodniu zadzwoniła do mnie, i dziękując mi osobiście, pozdrawiając mnie i mówiąc, że po prostu tyle robię dla kobiet, że jest mi bardzo, bardzo wdzięczna. I ja, słuchajcie, również jestem bardzo za Was wdzięczna. Pozdrawiam serdecznie panią Irenę i Was, wszystkie dziewczyny. I dziękuję Wam też, że ze mną jesteście, że mi ufacie, a przede wszystkim. Że korzystając z tego, co Wam też przekazuję z mojej wiedzy, po prostu, jeśli je stosujecie, to macie efekty. Buziaki, pa! pa.